Media. Jarosław Kaczyński ma odejść z rządu? Wprost. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odejdzie z rządu, ale na półtora roku przed wyborami. Jarosław Kaczyński stanowisko wicepremiera zamierza opuścić na półtora roku przed wyborami, dowiedział się Wprost. Aby móc całkowicie poświęcić się partii, poinformował jeden z polityków. Jak podała Rzeczpospolita, po lipcowym kongresie Zjednoczonej Prawicy może dojść do rekonstrukcji rządu. Od jakiegoś czasu mówiło się o zwiększeniu liczby kobiet w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Pojawia się również kwestia funkcji, którą sprawuje Jarosław Kaczyński. Sam prezes PiS sugerował, że stanowisko wicepremiera pełni tylko częściowo. Nie wiadomo jednak, kim miałby zostać zastąpiony. Nie wiadomo także, co z Jarosławem Gowinem. Wicepremier złamał we wtorek dyscyplinę partyjną i zagłosował przeciwko kandydatce PiS na rzecznika praw obywatelskich, Lidii Staroń. Stanowisko zamierza opuścić na półtora roku przed wyborami Wprost, zapytał polityka z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego o to, czy prezes PiS ma zamiar odejść z rządu w najbliższym czasie. Już w grudniu mówił, że jego praca w rządzie jest tymczasowa. Ale nie odejdzie z rządu w najbliższym czasie. Stanowisko zamierza opuścić na półtora roku przed wyborami, by móc całkowicie poświęcić się partii, powiedział rozmówca, Wprost. Jak dodał, Kaczyński chce w ten sposób zmobilizować działaczy do prowadzenia efektywnej kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński ma spędzać aktualnie więcej czasu w kancelarii i premiera, niż w siedzibie partii, a to nie podoba się politykom Prawa i Sprawiedliwości. Prosiliśmy Kaczyńskiego, by choć w poniedziałki urzędował przy Nowogrodzkiej, stwierdził w rozmowie z Wprost, jeden z nich. Inny zaznaczył, że wicepremier godzinami rozmawia z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński stanowisko wicepremiera oraz przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych zajmuje od 6 października 2020 roku.